Zainwestowałeś w polisolokatę. Zamiast zyskać, straciłeś swoje pieniądze. Lift Investment. Odzyskujemy utracone wkłady inwestycyjne z polisolokat. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Jak to się dzieje, że Wam w Częstochowie zawsze tak fajnie się tu jedzie, są dobre widowiska, ale zazwyczaj kończą się porażką gospodarzy? Kurczę, nie mam pojęcia. Ja tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o moją osobę, to mam przeplatane zawody w Częstochowie i nigdy nie miałem jakichś tam świetnych tutaj, ponieważ nie do końca jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że to jest prosty tor, a nie zawsze moje gdzieś tam taktyki zdają egzamin, co też było widać chyba w moim trzecim biegu, że przyjechałem ostatni, więc wydaje mi się, że moi koledzy świetnie jadą na tym torze i on im odpowiada i ciągną ten wynik, natomiast no, gdzieś tam odrabiamy te lekcje domowe i te zawody wychodzą nam dobrze tutaj. Janusz, na koniec zapytam o drużynowy puchar świata. Wczoraj kolejne złoto naszej kadry. Ty liczysz jeszcze na występy w reprezentacji na Grand Prix, że Janusz Kołodziej jeszcze powróci na ten szczyt żużla? Czas pokaże. No, szczerze mówiąc, żeby być w tym miejscu, co jestem, to trzeba dużo pracować i nie wiem, może jestem takim zawodnikiem, że tak naprawdę może ja jestem słaby, tylko pracuję na to, żeby być trochę lepszym i więcej już z tego nie wydziergam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę ja się staram, robię co mogę. Wiele osób spekuluje, że jestem tylko na podwórku dobry. No, coś w tym jest, bo rzeczywiście w zawodach ligowych dobrze mi idzie. Natomiast w indywidualnych ostatnio już nie. Natomiast no, dawniej miałem większe sukcesy indywidualne i jakoś to potrafiłem, nie wiem, poukładać. Natomiast teraz jest trochę trudniej, ale naprawdę uwierzcie mi, że pracuję, robię co mogę, żeby nie tylko w Polsce dobrze jeździć. Natomiast co będzie dalej, czas pokaże. No, może odkryję znowu coś nowego i będzie dobrze, a może być jeszcze, że tak powiem, gorzej. Ja nie mam pojęcia.